39 miliardów dolarów. No tyle jest warta firma, która zaryzykowała bardzo wiele dla, no, dla rzeczy politycznych. Dla rzeczy politycznych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Nike, Nike. Fabryka butów. Fabryka obuwia dla atletów, dla sportowców, dla biegaczy, dla koszykarzy, dla futbolu amerykańskiego. No, futbolu amerykańskiego, dlatego że w Ameryce teraz do 2028 roku właśnie Nike ma kontrakt z National Football League, czyli daje ciuchy, daje buty, daje wszystko do 32 zespołów sportowych. No i co teraz ostatnio zrobiło Nike? Nike ma 30 lat, prowadzi kampanię taką reklamową Just Do It, czyli tylko to zrób, czy zrób to. No i teraz szuka nowych twarzy, szuka nowego jakiegoś kopa takiego i zrobiło taką kampanię Wierz w coś, tak jak wiara, wierz w coś, jeżeli nawet poświęcisz wszystko. No, brzmi to dosyć tak ambitnie, no ale ogólnie to jest debilowate, no bo co, można wierzyć w skarby na wyspie i poświęcić całe swoje życie, tak, całe swoje życie rodziny. Można wierzyć w terroryzm, wierzyć, że powiedzmy kalifat przyjdzie, no i wysadzać ludzi, tak? Można wierzyć w trzecią Rzeszę, można wierzyć w trzecią Rzeszę i być Hitlerem. Colin Kaepernick jest to dosyć kontrowersyjny sportowiec, można powiedzieć. To jest sierota. On jest pół biało, pół czarny, ale wychowany, czy uważa się za czarnego. Jego rodzice, w zasadzie ojciec nieznany, matka oddała dziecko, no i został wychowany przez rodzinę zastępczą, chyba był nawet adoptowany, no bo dali mu nazwisko to Kaepernick. No i został wychowany w tej tolerancji, w tym liberalno-socjalistyczno partii demokratów duchu, takiej swobody. No i został powiedzmy futbolistą. Został piłka nożna amerykańska, futbol amerykański. No i zaczął wariować w 2016 roku w czasie hymnu narodowego, no bo hymnu narodowy, ogólnie Ameryka, ten sport gladiatorski, to jest bardzo taki narodowy, to jest hymn, jest, ludzie wstają, mają rękę na piersi, jakoś taki duży szacunek. No i on zaczął brać udział w tej akcji takiej, że on po prostu uklękł, nikt nie klęka przy tym, on po prostu uklękł i to było to jako protest. No ale protest to jest przez większość Amerykanów, to jest uznane, te klękanie to jest za policzek dla Amerykanów, to jest policzek dla historii, to jest plucie na flagę, to jest po prostu coś, czego się nie robi. W czasie hymnu się stoi, trzyma rękę na piersi i się śpiewa i to jest taka podstawowa pozycja. Nie siada się oczywiście, nie siedzi się na dupie, to już w ogóle jest byłoby straszne, no ale to, co sobie tak wybrał, że tak kościelno sobie przyklęknie. No i była to kontrowersja i on zaczął tłumaczyć, że jest to związane z tym, że policja jest brutalna i nad wyraz jakaś niesprawiedliwa w stosunku do murzynów. No statystyki są troszeczkę inne, przykłady są trochę inne, te wszystkie rzeczy, na które on się powoływał, no to zawsze jakiś tam bandzior po prostu coś gdzieś zrobił, no i policja zawsze biegała i ścigała. Z reguły ten bandzior miał pistolet można wytłumaczyć było, dlaczego ci murzyni byli strzelani. Także
patrząc na statystyki, powiedzmy w Chicago, kiedy jest morderstwa czarnych na czarnych, no to to są makabrycznie wielkie i jedynie ten rasizm, taki sztuczny rasizm, całe to lewactwo, które wprowadza tą nienawiść i walkę. Kiedyś była walka klas, a teraz po prostu używają walki rasowej, tak jak komuniści w Rosji wykorzystali walkę klas, żeby ludzie się po prostu bili i oni doszli do władzy, to w Ameryce teraz lewactwo używa koloru skóry do tego, żeby ludzie się gryźli nawzajem i się po prostu nienawidzili, żeby oni wypływali na tej fali. I to jest właśnie dokładnie to co się dzieje. Lewactwo, socjaliści amerykańscy używają koloru skóry do walki. To jest walka między ludźmi. No i Nike, straszna, potężna, wielka firma. Następna firma to jest Zara, to ona jest warta 27 miliardów. Adidas 13 miliardów. Także Nike z 39 miliardami to jest potężny. Under Armour to jest 3 miliardy, także jest 10 razy mniejszy. Oni mają dużą wpływ na finansowy. I teraz Nike dolał oliwy do ognia, dolał benzyny w sumie do ognia, bo Trump właśnie powiedział, że te właściciele tych klubów sportowych i całej tej franczyzy, całego tego, tej ligi amerykańskiej muszą coś zrobić i liga mówiła, że mają stać, mają nie stać, mają, jeżeli nie chcą stać, to mogą zostać w poczekalni, czy w gymie, czy przed wyjściem, ale żeby nie klękali, bo oglądalność spadła chyba 20%. Dużo tych płatnych kanałów futbolowych, chyba 12% ludzie po prostu pokasowali. No i teraz Nike zrobił tą serię, czy ten cały marketing z tym Colinem Kopernikiem, że wierz w coś, jeżeli nawet poświęcisz wszystko. No i oni tłumaczą, że on wierzy w coś i poświęca wszystko. No trudno powiedzieć, że poświęca wszystko. No, on grał w San Francisco, w Kalifornii, w tych 49 drużynie i mógł przedłużyć kontrakt, no ale nie przedłużył kontraktu z nimi. On po prostu uważał, że może znaleźć coś nowego. No i później nic nie znalazł nowego, to teraz skarży cały tą ligę, że tam jest jakaś konspiracja, żeby go nie przyjęli do pracy. Ale Nike widać chce się być politycznie zaangażowane, no i po prostu postawiło wszystko na tą partię lewa, na tą stronę nabywców amerykańskich socjalistów, tych demokratów, bo większość teraz już republikanów, konserwatystów, no to raczej nie będzie kupowało Nike. Stok kompanii spadł 2%. Już się zaczęło na Facebookach i na innych internetach. Spalimy Nike, tego rodzaju, bojkotować Nike i tak dalej, i tak dalej. Także Nike, myślę, że pomyślał nad tym, że będą jakieś takie reperkusje i będzie walka, ale postawił na jedną kartę i najdziwniejsze jest, że postawił na sprzedawanie tych butów wśród ludzi i poświęcił ten całą tą ligę futbolu amerykańskiego, no bo jeżeli oni wzięli Kopernika, który ogólnie rzecz biorąc 80% ludzi, tych nawet sportowców czy graczy, nie zgadza się z jego pozycją, no bo oni w zasadzie mówią tak, zarabiamy 50 milionów, jesteśmy gladiatorami, robimy to, co potrafimy, mamy 5-10 lat na zrobienie kariery, ludzie chcą nas oglądać, ludzie chcą przyjść, obejrzeć jakiś sport i oni nie chcą z polityki, oni nie chcą z polityki w sporcie. Sport nie jest po to, żeby politykować, po prostu każdy ma
swoją robotę, kopie się tą piłkę, biega się z tą piłką, robi się coś z tą piłką i wszystko jest normalnie, nie trzeba polityki włączać. No ale niestety w Ameryce jednak te wielkie kompanie, wielcy właściciele z jakiegoś powodu są tacy lewaccy. Ten Walmart to tam w jednym ze Stanów popierał gubernatora, żeby zakazał wolności religii. Takie duże firmy, które sprzedają broń, to powiedzieli, że nie będą sprzedawali. Normalnie można kupić od 18 roku, to powiedzieli, że od 21 roku. Niektóre firmy to zaczynają, powiedzmy, mówić, że zabraniają ludziom wchodzić z bronią ukrytą do ich sklepów. No i w zasadzie to jest praktycznie no ich prywatny biznes, no ale to jest też na pograniczu w sumie prawa. Także Nike postawił wszystko na jedną kartę, na człowieka, który nie był najlepszy. On nie był najlepszym graczem. On nie ćwiczył za bardzo, nie sprawdzał się. No i po prostu postawił na jedną kartę, że będzie po prostu bojownikiem o sprawiedliwość społeczną. Także czy ten kraj wytrzyma to wszystko? Myślę, że dużo się będzie działo, bo szczególnie wczoraj to było święto roboty, święto Labor Day. To nie jest dzień pracy, to jest, powiedzmy, święto roboty, bo to upamiętniało pewne rzeczy tam w Chicago. To jest filmik, wczoraj puściłem właśnie na ten temat, jak ktoś byłby zainteresowany. Także rozgrywki się zaczynają, ludzie są zdenerwowani i komu to pomoże? No nie wiem, komu to pomoże. Raczej będzie jedna wielka wtopa. Nike może sobie na to pozwolić, ma jednak te swoje miliardy. No i popierają Gamonia, który z takim ze sloganem dosyć idiotycznym. No, wierz w coś. Co to znaczy wierz w coś? Przepraszam. No to jest to, co doprowadza ateizm. Ludzie muszą wierzyć w coś i wtedy chcą poświęcić wszystko dla tego. Subskrybujesz? Dziękuję. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Do następnego. Aha, no i ludzie się mnie pytają, czy ta flaga z tyłu to jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. No jest to flaga prawdziwa. Jeszcze raz. Do następnego.